Dobrze, proszę zobaczyć, no to boisko wygląda jak wygląda. Stan techniczny tego boiska już jest taki. No to prawda. No, zgłaszaliśmy przez 5 lat do Mosiru. Ja zgłaszałem osobiście prośby o naprawienie tego boiska. Dostawałem negatywne odpowiedzi, że nie ma pieniędzy. Zaczniemy to boisko naprawiać własnym sumptem i robimy takie nieposłuszeństwo obywatelskie. Jeżeli coś może zmierzać w dobrym kierunku, to niech tak będzie. Cześć, jestem Wojtek, mieszkam na Wrzosach od 10 lat. Jestem tutaj od jakiegoś czasu, angażuję się w jakieś działania związane z ochroną tego terenu. Muszę przyznać, że na przestrzeni ostatnich lat obserwuję dewastację tego miejsca, tego boiska, którym tutaj spędzamy popołudnia i mnie to strasznie bolało, więc ucieszyłem się, jak powstał taki pomysł, żeby to zaopiekować się tym boiskiem. Wydaje mi się, że to będzie o tyle fajne, że dużo osób się w to zaangażowało i to wzmaga odpowiedzialność za to miejsce i ludzie będą wtedy bardziej pilnować tego terenu, co będzie skutkowało mniejszą dewastacją i większą frajdą z używania tego miejsca. Na pewno jeżeli ktoś poświęci tutaj godzinę albo pół, żeby coś tutaj wyrwać, jakąś trawę, czy też, która wyrosła na środku boiska, czy też zalepić dziurę, czy też to zamalować pomazany i zużyty kosz. Następnym razem zareaguje, jeżeli zobaczy, że ktoś próbuje to zniszczyć. I o to chodzi. Gdzie byłaby cywilizacja bez trytytek? Jestem Krzysztof, przyszedłem tutaj pomóc dla dobra mieszkańców i użytkowników tego boiska. Polecam oczywiście każdemu jakiś swój wkład tutaj wnieść, albo przynajmniej nie śmiecić. Efekty widać już od paru dni. Wszyscy się jakoś przyłożyliśmy do pracy i działamy. Nazywam się Krystyna Gzińska, mieszkam na Wrzosach już od 30 lat. W tej chwili sprzątamy, to znaczy nie po raz pierwszy, bo tu nieraz sprzątaliśmy to boisko, no ale w tej chwili to niestety musiała nastąpić naprawa. No i takie generalne sprzątanie, tu już od tygodnia siedzimy i sprzątamy. Także no jest piękna sprawa, bo bierze w tym udział naprawdę bardzo duże grono sąsiadów, młodzież, dzieci. Także no sądzę, że miasto doceni to i nam zostawi po prostu to boisko. Toruń, Park Naturalny Wrzosowisko.
Losy tego miejsca, tak jak losy większości toruńskich parków, wiążą się mocno z historią miasta. Są tutaj schrony piechoty z końca XIX wieku i rowy przeciwczołgowe. Ale to także unikatowy przyrodniczo obszar. Żyją tu dziesiątki gatunków roślin i zwierząt. Mam na imię Arsen. Jestem tutaj z grupą sąsiadów, znajomych, przyjaciół i sprzątamy to boisko, porządkujemy i odnawiamy. Pomalowaliśmy kosze, odświeżyliśmy je. Powiesiliśmy nowe siatki na kosze i mamy też jedną nową siatkę na bramce. Resztę będziemy robili zrzutkę i dokupimy to, czego brakuje. Pracy było niemało. Wszyscy bardzo ciężko pracowali, żeby odświeżyć to boisko i mam nadzieję, że będzie teraz bardziej przyjazne do korzystania dla wszystkich. A jutro mamy swoje święto, święto wrzosowiska i będziemy mieli wielkie otwarcie tego, co udało nam się zrobić przez ostatnie 3 dni.